Na wszystkich kontynentach świata, w wielu krajach można spotkać serca, które biją w rytm Mazurka Dąbrowskiego. Można spotkać ludzi, którzy gromadzą się pod biało-czerwoną flagą. Bez wątpienia należą do nich harcerze. I w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w wielu, wielu rejonach świata. Ale czy tylko Mazurek Dąbrowskiego, czy tylko biało-czerwona flaga ich łączy? Łączy nas coś więcej. Łączy nas wspólny patron, błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Felichowski. To jest wzór Polaka, chrześcijanina, to jest wzór wspaniałego człowieka, którego dewizą była służba Bogu i Ojczyźnie. A nie były to tylko słowa, bo za tym poszły czyny. Ten największy heroiczny czyn, jakim była służba ludziom, współwięźniom, chorym na tyfus w Dachau. Zapłacił cenę największą, najwyższą. Zmarł niedługo przed wyzwoleniem, ale jest dla nas niedościgłym wzorem, bo nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Mówiono mu: Wicek, oszczędzaj się, będziesz potrzebny, wkrótce będzie już po wojnie, będzie wolność. A on mówił: ja nie jestem księdzem na jutro, ja jestem kapłanem na dziś. To jest niezwykle ważne przesłanie. Drodzy harcerze, harcerki, druhny, druhowie, skauci, wszystko co dobre zaczyna się w domu. Tak pięknie w swoim pamiętniku o tym pisał błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski. Pisał pięknie o swoim ojcu, o matce, bo dom jest tym pierwszym środowiskiem, gdzie człowiek poznaje wartości i uczy się im służyć. Ale tym drugim środowiskiem dla Wicka było środowisko harcerskie. Tam wiele się nauczył. Stał się jeszcze lepszym sługą Chrystusa, Kościoła i drugiego człowieka i ojczyzny przez to, że nosił mundur harcerski. Dzisiaj, kiedy patrzę na was, proszę was o to, abyście dziękowali Bogu za wasze rodziny. Dziękować za mamę, za tatę, za siostrę, za brata, bo chyba nie ma większego dramatu jak niepełna rodzina, jak rodzina skłócona, rodzina rozdarta. Proszę was, módlcie się za wasze najbliższe osoby, jeśli są w kryzysie, żeby ten kryzys pokonali. I patrzę z nadzieją razem z wami na tą rodzinę, której na imię ZHP, skauci Europy, skauci świata. Bo tam, gdzie są niedostatki w tej rodzinie, gdzieśmy przyszli na świat, możemy jak gdyby to uzupełniać w tej harcerskiej rodzinie. Tam się uczymy służby wartościom, odpowiedzialności, służby Bogu i Ojczyźnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Katedry Polowej Wojska Polskiego. To właśnie tu mieliśmy spotkanie z władzami naczelnymi tych najważniejszych organizacji harcerskich. Także i był przedstawiciel ZHP poza granicami Rzeczypospolitej. To właśnie tu przedstawiennictwo błogosławionego księdza Stefana Frelichowskiego dziękowałem Bogu i dziękowałem wam za tą wspaniałą służbę, za to świadectwo, które dajecie we współczesnym świecie. Świat stanie się choć odrobinę lepszym, jeżeli wy wniesiecie to dobro do współczesnego świata. Niech wam Bóg błogosławi. Niech błogosławiony patron harcerek i harcerzy, błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, wyprasza potrzebne dla was łaski. Szczęść Boże, czuwaj!